Wirus NCOV 2019, o którym tak głośno zrobiło się na całym świecie, został zdiagnozowany u 20 tysięcy. osób, a już prawie 500 zmarło. Wiceminister zdrowia zdradził, kiedy wirus dotrze do Polski, kto może zachorować i jakie będą tego skutki. Wirus z Wuhan, powszechnie nazywany koronawirusem, wzbudza emocje i panikę na całym świecie. Wirus szybko się rozprzestrzenia, zarażone zostały nie tylko osoby z Chin. Obecnie zarażonych jest ponad 20 tysięcy. osób, z czego zmarło około 427. Minister zdrowia w wywiadzie zdradził, czy Polacy mają się czym martwić, jakie działania podjął rząd, by nas chronić i kto może ulec zarażeniu. Wirus szybko się rozprzestrzenia. Koronawirus zaczął rozprzestrzeniać się również poza granicami Chin. Ludzie na całym świecie zaczynają panikować. Polacy również czują się zagrożeni. W rozmowie z Superekspresem, wiceminister zdrowia opowiedział, kiedy wirus pojawi się w Polsce, jak nie dopuścić do zakażenia oraz jakie mogą być skutki. Na pytanie, kiedy wirus trafi do Polski, odpowiedział: obecnie nie mamy żadnych potwierdzonych zakażeń. Na bieżąco monitorujemy sytuację. Osoby, które mają wyraźne objawy i były w Chinach lub miały kontakt z osobami z Chin w ciągu ostatnich 14 dni, są pod nadzorem sanepidu. Oczywiście prędzej czy później koronawirus zapewne w Polsce się pojawi. Zapewnił jednak, że nie mamy się czym martwić. Ważne, że polskie państwo jest na tę ewentualność profesjonalnie przygotowane. Procedury rekomendowane przez WHO wdrożyliśmy na kilka tygodni przed ogłoszeniem alertu epidemiologicznego. Polacy również są narażeni. Minister Walderam Kraska wskazał, kto jest najbardziej narażony na zarażenie NCOV 2019. Największe powody do obaw mają osoby osłabione i ze słabą odpornością. Dzisiaj grzeje, 1. Tadeusz Rydzyk jest niewierzący. Padły przypuszczenia, które doprowadzą go do szału. 2. Już nic nie będzie takie samo. Paweł Królikowski niestety nie wróci długo do Polsatu, ale pojawił się niezwykły pomysł: najbardziej osoby z obniżoną odpornością, czyli seniorzy, dzieci i osoby osłabione innymi chorobami. Nie oznacza to jednak, że wszyscy muszą się zarazić. To trochę jak w rodzinie, kiedy pojawi się infekcja, rzadko się zdarza, by cała rodzina chorowała. Najlepsze newsy dnia, 1. Eksperci ostrzegają. Popularny olej może powodować zmiany w mózgu. 2. +500 do maja 2021 roku i bez dalszego planu. Program nie przynosi efektów. 3. Mama porzuciła 2-letniego syna. Napisała kartkę z imieniem i uciekła. 4. Jurorom amerykańskiego Mam Talent opadły szczęki. Polski duet rozwalił system 5. Wyłowili z rzeki dziwnego stwora. Wszyscy zachodzą w głowę, czym jest śródło, se,
Wprost następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.